oni zażynali Polaków. Tak było patrzeć. Na płocie była dziewczynka, już nie żyła, ma jakieś 6-5 lat. Ukraińcy mordowali polski ludność, polskie dzieci, czas stanąć był w obronie. Pseudonim Wiktor, to był Zenon Jachymek, dowódca pierwszej kompanii dywersji bojowej obwodu Armii Krajowej Tomaszowie Lubelskim. Był niezwykle odważny, był opanowany, spokojny, nie wydawał chaotycznych rozkazów, walczył ciężko. To był taki prawdziwy bohater, bo nie chciał ludzi mordować, tylko walczył z tymi, którzy nas chcieli mordować. On od samego początku był jednym z głównych strategów, jak te działania partyzanckie przeciwko Ukraińcom mają przebiegać. To był pewien symbol walki podczas okupacji niemieckiej. W karcerze, w którym przebywał właściwie prawie na okrągło, wielokrotnie usiłowano go zabić i upozorować samobójstwo. Ważył 46 kila, Zenon, jak wrócił z tego więzienia. To był nie mógł człowiek, to była mumia. Ledwo żywego rzucono w izolatce na wiązkę stęchłej słomy z okrzykami: zdychaj.